Dzień dobry, bardzo witam serdecznie w kolejnym spotkaniu z profesorem Śledziem. Żółwik Moc, niech moc będzie z wami. Dziś będzie siódme spotkanie i na tym spotkaniu będzie zjazd akordów. Cóż to jest ten akord? Cóż takiego strasznego? Nic strasznego. To jest po prostu ściana dźwięku, która jak się uderzy we wszystkie struny, to ta ściana gra dla nas wszystkimi dźwiękami, czyli gruszką, cytryną, eukaliptusem i ananasem. Albo arbuzem, w zależności kto co lubi. I to jest ściana dźwięku. Dziś jest zjazd akordów, czyli poznasz takie ćwiczenie profesorskie składające się z czterech akordów. I te cztery akordy będą się powtarzały i jednocześnie będziesz musiał połączyć naciskanie lewej dłoni tutaj, ciach, 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 ciach w różnych miejscach, z uderzeniami. Fajnie, co? Ale będzie zabawa dzisiaj po prostu czat komando. Zaczynamy. Pierwszy akord, który dzisiaj poznasz, naciska się jednym palcem. Żeby ten akord, który się nazywa C-dur, nacisnąć, to musisz, uważaj. Tu masz tą drabineczkę, ciach, 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 ciach. Tu jest pierwszy próg, drugi, trzeci. Pamiętasz? Miałeś to na lekcji. Uważaj. Trzeci palec naszej ręki lewej naciskamy tu przy trzecim progu na strunie A. A jak ananas, jak arbuz, czyli na A strunie. I wtedy jak uderzysz kciukiem w struny, przeciągniesz tak na dół, to ta całość, ta ściana dźwięku, która do ciebie leci, ona się nazywa C-dur. To jest C-dur. Możesz uderzyć z góry. Możesz zrobić bicie królowej. Drugi akord to będzie taki podejrzany akord z trójkącikiem. Ale żeby go złapać, to wystarczy albo przesuwasz sobie ten palec na drugi próg, albo lepszą techniką przestawiasz sobie po prostu i drugi palec będzie na drugim progu. Zobacz, jak był C-dur, to było tu, a teraz będzie C7+, plus, czyli C z trójkącikiem i ono jest na drugim progu. I brzmi tak. C7+, bardzo fajny. Drugi palec na drugim progu na strunie A. I teraz trzeci akord, on też będzie na tej samej strunie, czyli na strunie A, ale będzie na pierwszym progu. Zgadnij, którym palcem naciskamy akord C7? Tak, pierwszym. Pierwszym palcem na pierwszym progu i mamy C7. Brzmi tak. I ściana dźwięku leci do ciebie. C-dur. Trzeci próg na strunie A. C7 plus albo C trójkąt. I teraz pierwszy palec. Ciach, idzie na pierwszy próg i mamy C7. Ostatni akord, który dzisiaj poznasz, to jest F-dur. Żeby go zagrać po tych trzech akordach, czyli C, C7 plus z trójkątem i C7. I czwarty to będzie F-dur. I robisz tak, przestawiasz o jedno piętro, czyli przechodzisz wyżej o jedno piętro pierwszym palcem na strunę E, jak eukaliptus, na pierwszy próg. Patrz, tylko przechodzisz, ciach, stąd, tu. Bierzesz drugi palec i ten drugi palec na strunę G, na gruszkę, na drugi próg. I już masz taką figureczkę piękną. I jak zagrasz tą figurkę, masz akord, który się nazywa F-dur. F-dur. To jest czwarty akord, twój czwarty akord, który dzisiaj grasz. I zobacz. Najpierw po jednym razie na każdym akordzie. C, C7 plus, czyli z trójkątem, C7 i F-dur. C, trzeci próg na strunie A, C7 plus. Drugi próg na strunie A, C7. Pierwszy próg na strunie A i F-dur. F-dur, pierwszy próg na strunie E, drugi próg na strunie G, czyli na eukaliptusie i na gruszce. I teraz uwaga, zagramy sobie jeszcze raz razem po jednym akordzie, raz uderzając. C-dur. C z trójkątem. C7 i F-dur. A teraz spróbuj ze mną zagrać tak, że będziemy uderzali z góry na dół cztery razy na każdym z tych akordów. 3, 4.
1, 2, 3, 4, C7 plus, 2, 3, 4, C7, C7, mamy C7, uwaga, i F-dur, 2, 3, i od początku 4, i znowu C-dur, 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 C, C7 plus, C7 plus, C7 plus, C7 plus, C7, 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 i F-dur na końcu 4 razy, raz, 2, 3, 4, a teraz dla naszego bajeru bicie królowej, czyli dół góra klaps, i uwaga, 2 dół góra klaps na każdy akord, C-dur. Teraz na C7 plus. C7. Bardzo dobrze. I na F-dur. I jeszcze raz. C-dur, 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 C, C7 plus, C7 plus. I C7, 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 no i F-dur, F-dur, F. Jeszcze raz. C-dur, 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 C, C7 plus, C7 plus. Teraz C7, 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 C7 i F-dur, F-dur. I właśnie tak zakończył się dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia następnym razem. Zapraszam Cię serdecznie do mnie, do profesora Śledzia, na te wspaniałe, cudowne lekcje ukulelowe, na których naprawdę mamy niezłą zabawę. I już znasz teraz te 4 akordy. C-dur, C7 plus, C7 i F-dur. I jeszcze możesz się tu zabawić i nawet pofreestylować, pobawić się. Do zobaczenia. Pa, pa.